Cieszy mnie ogólnie biorąc w XTB olbrzymia dynamika. My naprawdę podchodzimy bardzo, bardzo ambitnie do biznesu. My jesteśmy w ostatnich latach, przynajmniej w naszej branży, jednym z najszybciej rozwijających się brokerów. No i uważam, że takie proste rzeczy to było naprawdę olbrzymie zaangażowanie, bardzo ciężka praca i cierpliwość. Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony, Konrad Książak, a naszym dzisiejszym gościem jest człowiek, którego spółka od 2020 roku robi prawdziwą furorę na giełdzie i na ten moment nie widać jakiegoś zagrożenia, nie widać żadnego powodu, żeby miało się to zmienić, no a jeżeli jakiś jest, na pewno nam dzisiaj o tym powie. Z nami jest dzisiaj prezes spółki XTB, pan Omar Arnaut. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry. Panie prezesie, może na początek przybliży pan naszym słuchaczom, naszym widzom dokładnie, czym spółka się zajmuje, na czym tak naprawdę XTB zarabia. XTB jest ogólnie biorąc jednym z największych brokerów notowanych na giełdzie na świecie. Udostępniamy naszym klientom możliwość inwestowania w kontrakty CFD na waluty, towary, indeksy, kryptowaluty, ale też od kilku lat dajemy dostęp do prawdziwych akcji ETF-ów z całego świata. Wszystko się odbywa za pośrednictwem naszej autorskiej platformy transakcyjnej XStation i tutaj warto wspomnieć, że my nie jesteśmy taką, powiedzmy, tylko i wyłącznie firmą inwestycyjną, jesteśmy również firmą technologiczną, która zatrudnia już ponad 200 osób w dziale IT i między innymi dzięki ich ciężkiej pracy też się tak dynamicznie rozwijamy w ostatnich latach. Właśnie jeżeli chodzi o ten segment IT dla no, takiego typowego klienta w tym momencie, to jest bardzo istotne, żeby ta platforma, jeżeli chodzi o platformę internetową, jeżeli chodzi o platformę mobilną, po pierwsze była dobrze dopracowana, na po drugie też była taka bardzo intuicyjna i czy też na to dosyć coraz mocniej stawiacie? Tak, zdecydowanie tak. To najpierw skomentuję jakby tą pierwszą część. Z jednej strony stabilność jest bardzo ważna. I w sumie w momencie, w którym rozpoczęła się pandemia, no to zainteresowanie inwestycjami bardzo dynamicznie wzrosło, więc wtedy my naprawdę w dużej mierze nie skupiliśmy się na tym, żeby dawać naszym klientom nowe feature'y, a skupiliśmy się przede wszystkim na tym, że jeżeli mielibyśmy tak dynamicznie rosnąć w kolejnych latach i na szczęście udało się tak rosnąć od tamtej pory, to żeby naprawdę stabilność platformy była na najwyższym poziomie. I to jest jakby ten pierwszy etap, czyli stabilność platformy jest kluczowa. Z drugiej strony również wiemy, że podejście do inwestowania się bardzo dynamicznie zmienia. W tej chwili klient chciałby mieć wszystkie możliwe rynki w jednym miejscu, więc dlatego między innymi na początku dodaliśmy kontrakty CFD na kryptowaluty, ale również wiedzieliśmy, że coraz większa naszych klientów jest zainteresowana rynkiem akcyjnym oraz ETF-ami. Dlatego od kilku lat również wprowadziliśmy takie instrumenty do platformy, tak naprawdę, żeby klient mógł korzystać z wszystkich tych rynków w jednym miejscu, bez konieczności wychodzenia z platformy. Ale w momencie, w którym pan już wspomniał o samej użyteczności i wygodzie samej platformy, to jest jakby, to był jednym z głównych powodów, dla których mamy własną technologię, ponieważ w momencie, w którym my zaczynaliśmy nasz biznes w 2005 roku, to platforma, którą oferowaliśmy, to była no, znana na całym świecie platforma MetaTrader 4. Tylko my byliśmy wtedy świadomi, że jest to jednak oprogramowanie zewnętrzne, na które my nie mamy praktycznie żadnego wpływu. Wiadomo, że są oczywiście zewnętrzne pluginy, wiadomo, że można robić pewnego rodzaju zmiany, ale zawsze będą jakieś ograniczenia. Więc w momencie, w którym sam kiedyś korzystałem z platformy MetaTrader 4, musiałem korzystać z zewnętrznych stron, żeby się uczyć, żeby szukać jakichś danych makroekonomicznych, musiałem wchodzić na osobne strony. Reasumując, niezależnie od moich potrzeb, byłem zmuszony opuszczać miejsce, w którym inwestowałem. Więc jednym z naszych głównych celów było to, żeby wszystko odbywało się w jednym miejscu, czyli niezależnie, czy klient chciałby przeczytać wiadomości, czy się edukować, czy z drugiej strony korzystać z szerokiego wachlarza różnych narzędzi analitycznych, to naszym głównym celem było, żeby wszystko odbywało się w jednym miejscu i tak oczywiście jest. Co nie zmienia faktu, że czy my uważamy, że platforma jest w tej chwili doskonała? Nie, ona nigdy nie będzie doskonała. Świat bardzo dynamicznie się rozwija i oczywiście potrzeby inwestorów również się rozwijają i dlatego dla nas jest to tak kluczowe, żeby dynamicznie się rozrastał nasz dział IT, żebyśmy mogli sprostać coraz większym potrzebom naszych inwestorów.
A jeżeli chodzi jeszcze tak o to udoskonalanie platformy, to jest tak, że wy jako zarząd się zbieracie i myślicie właśnie, jak ją udoskonalić, czy bardziej wygląda to tak, że zbieracie feedback od użytkowników, od inwestorów, jakieś, nie wiem, skargi, czy ewentualnie jakieś pochwały i właśnie na tej podstawie udoskonalacie tę swoją platformę? To bym uznał, że to jest tak 50 na 50. Patrzymy naprawdę dosłownie na wszystkie maile, na wszystkie uwagi, na wszystkie krytyki, które otrzymujemy. Dla nas jest to naprawdę bardzo cenna informacja, ponieważ jeżeli widzimy, że duża część klientów z kilku krajów domaga się pewnych zmian w platformie, to wiemy, że musimy to zrobić. Tak czy inaczej, my nawet już abstrahując kompletnie tak jakby od dodatkowych potrzeb, my cały czas analizujemy główne pytania od klientów, czyli niezależnie, czy jest to związane z dodaniem czegokolwiek do platformy, ale jeżeli klient tak naprawdę, jeżeli załóżmy 1000 klientów miesięcznie by się zgłosiło z dokładnie tym samym zapytaniem do działu obsługi klienta, to znaczy, że nie jest to wystarczająco prosto zrobione w naszej platformie to pod względem UX-owym, więc nie jest to tylko kwestia dodawania tylko i wyłącznie nowych funkcjonalności, ale również naszą pracą pod względem UX-owym. Więc jeżeli bym miał tutaj odpowiedzieć, to wydaje mi się, że przynajmniej 50% zmian wynika z potrzeb naszych klientów. A jeżeli jeszcze chodzi o platformę mobilną, bo coraz częściej słyszy się, że ludzie z internetu, z użytkowania komputerów, laptopów przechodzą właśnie na smartfony. Czy u Was też to jest zauważalne? To znaczy, czy u Was coraz więcej inwestorów korzysta głównie z tej platformy mobilnej, czy jednak tutaj głównie ta platforma desktopowa jest najczęściej używana? To po pierwsze odpowiem jeszcze na jeszcze jedno pytanie, które Pan akurat nie zadał, ale sam zadam sobie to pytanie. Chodzi o to, że my, pomimo że już zrezygnowaliśmy z platformy MetaTrader 4, to dalej nasi klienci, którzy kiedyś tradowali na platformie, oczywiście mają taką możliwość, bo nie było sensu im odbierać takiej możliwości. To, co nas po pierwsze cieszy, że w tej chwili ponad 90% klientów zrezygnowało kompletnie z platformy MetaTrader i zawiera transakcje zarówno na XStation w webowej wersji, jak również w wersji mobilnej. Ale jest dokładnie też tak, jak Pan wspomniał, czyli jest zdecydowanie coraz większe zainteresowanie aplikacją mobilną i tak z pamięci nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie, ale jeżeli miałbym zgadywać, to uważam, że przynajmniej 50% transakcji jest w tej chwili zawieranych na aplikacji mobilnej. No dobrze, przechodząc już tak jeszcze do spółki, no, zajmujecie się właśnie kontraktami CFD, między innymi oczywiście dla Was bardzo istotna jest pewnie ta zmienność na rynku. Czy 2020 rok, jeżeli chodzi o wyniki, Pana mocno zaskoczył, że były no, rekordowe i to o tyle rekordowe, to znaczy były kilka razy lepsze niż jeszcze przed rokiem? Znaczy, 2020 rok na pewno nas pod każdym względem zaskoczył. To nikt by jeszcze kilka lat temu nie myślał, że taka pandemia mogłaby mieć miejsce. Ale z punktu widzenia samych wyników, to ja o tym akurat bardzo często wspominam w spotkaniach z inwestorami, że to, co jest dla nas kluczowe, to jest budowanie bazy. Bazy pod każdym względem. Pod względem technologicznym, pod względem produktowym, pod względem stabilności systemu, że w momencie, w którym się ta zmienność pojawi, że my jesteśmy w takich momentach gotowi, by osiągać coraz większe zyski. I teraz, jeżeli by dokładnie to samo się wydarzyło, co w 2020, tylko w tej chwili i byłaby dokładnie taka sama zmienność, to jestem przekonany, że byśmy osiągnęli jeszcze lepsze wyniki. Więc czy to nas zaskoczyło? Na pewno nas to zaskoczyło, wydaje mi się, że jednak wszystkich zaskoczyło, bo to, co było dla nas kluczowe pod względem firmy i my sobie to wewnętrznie cały czas mówiliśmy, że w momencie, w którym zmienność wróci do, w cudzysłowie, normalności, czyli załóżmy to, co odbywało się w 2021 roku, że my jako firma już nie mamy prawa wrócić do tego, czym my byliśmy przed pandemią, czyli my musimy być zdecydowanie większą firmą po pandemii niż byliśmy przed nią. No i cieszę się, że w zeszłym roku sobie to udowodniliśmy i zresztą inwestorom również sobie to udowodniliśmy. Wiadomo, że nie osiągnęliśmy takiego poziomu zysków, jakie zostały osiągnięte w 2020 roku, ale z drugiej strony osiągnęliśmy najlepsze wyniki, nie licząc tego 2020 roku, a to, co również ważne, że pozyskaliśmy największą liczbę klientów w historii firmy w zeszłym roku. No właśnie, mówi Pan o tych klientach i no w tamtym roku taki cel był 30 tysięcy kwartalnie, mocno go przekroczyliście.
Teraz to jest 40 tysięcy kwartalnie, przynajmniej jeszcze do niedawna pan tak mówił. Dalej podtrzymuje pan ten cel 40 tysięcy klientów kwartalnie? Byłbym naprawdę bardzo zaskoczony, że gdybyśmy spadli średnio poniżej 40 tysięcy kwartalnie. Że naprawdę mamy bardzo ambitne plany produktowo-technologiczne. No i szczerze uważam, że cele, które mamy przed sobą, pozwolą nam nie tylko i wyłącznie tak by utrzymać ten poziom 40 tysięcy klientów kwartalnie, ale mam nadzieję, że za kilka lat będą to naprawdę jeszcze poziomy, które będą nas jeszcze śmieszyły. No, czy tak się uda rzeczywiście zrobić, to trudno powiedzieć, ale mam szczerą nadzieję, że tak będzie. Jestem głęboko przekonany, że się nam to uda. A to nie jest trochę taki problem, że jednak no, inwestorem nie jest każdy. Ktoś, kto inwestuje na giełdzie, no to jest tylko jakaś wybrana grupa, że nie będzie takiego momentu, w którym już nie będziecie w stanie pozyskiwać tak dużej liczby klientów, czy jednak pan się w ogóle tego nie boi? Jeżeli by zadał mi pan dokładnie to samo pytanie 3-4 lata temu, to bym prawdopodobnie powiedział, że no pewnie dojdziemy do jakiegoś sufitu i będzie już ciężko powyżej. Ale naprawdę podejście do inwestowania, szczególnie od pandemii, się bardzo zmieniło. Kiedyś by się wydawało, że inwestorem jest osoba, która ma kilka monitorów przed sobą i musi naprawdę mieć olbrzymią wiedzę finansową, by inwestować. W tej chwili wygląda to kompletnie inaczej. Niezależnie, czy ja sobie idę, nie wiem, do fryzjera, czy wchodzę do taksówki, to wiele osób w tej chwili rozmawia o inwestycjach, więc naprawdę to nie jest, świat się kompletnie zmienił. Świadomość inwestycyjna zdecydowanie wzrosła. No i wiadomo, że też szaleństwo na kryptowalutach również tej branży pomogło. Więc nie, uważam, że w chwili obecnej nie uważam, że jest taki sufit, jest jakiekolwiek ograniczenie. A jeżeli chodzi właśnie o to, co pan powiedział, czyli o to, że coraz więcej osób rozmawia o inwestycjach, to się dzieje tylko w Polsce, czy w innych krajach też jest taki trend? To się dzieje zdecydowanie wszędzie. My notujemy przyrosty procentowe w klientach praktycznie w każdym oddziale, w jakim jesteśmy. I oczywiście w krajach, w których ta świadomość inwestycyjna jest większa, to wiadomo, że te przyrosty procentowe są większe, ale tak zdecydowanie widzimy, że zainteresowanie inwestycjami, oczywiście nie tylko chodzi o kontrakty CFD, ale szczególnie w kryptowaluty, akcje i ETF-y, no to jest zdecydowany przyrost, jeżeli chodzi o zainteresowanie. Jeszcze jeżeli chodzi o te kryptowaluty, no to drugi kwartał 2021, tam były słabe wyniki finansowe i chyba 30 milionów, z tego co pamiętam, w drugim kwartale było właśnie straty na kryptowalutach. Mógłby pan powiedzieć tak mniej więcej, z czego to wynikało i czy grozi wam coś takiego też w przyszłości, czy jakoś się jednak przed tym zabezpieczyliście? Z punktu widzenia prawdopodobieństwa coś takiego nam nie grozi. Dlaczego nam coś takiego nie grozi? Z tego względu, że po prostu zmieniliśmy kompletnie system zabezpieczania się przed takimi sytuacjami. Więc w tej chwili dla nas to, co jest ważne, żeby się działo dużo na kryptowalutach i żeby nasi klienci byli nimi zainteresowani. Ja wiadomo, że z punktu widzenia prawdopodobieństwa jest większe zainteresowanie, kiedy kryptowaluty notują wzrosty, więc o ile wtedy była to dla nas naprawdę bardzo zła sytuacja, to w tej chwili ja tak naprawdę trzymam kciuki, żeby kryptowaluty cały czas rosły i żeby nasi klienci zawierali transakcje, na jakie czekają. Mówił pan o tym też, żeby się właśnie działo. Czy to dla was ma znaczenie, no bo tutaj mówimy o tym, że dziać może się dużo na przykład indeksach, na towarach, na walutach, czy to dla was ma znaczenie, gdzie się dzieje, czy chodzi po prostu o to, żeby była duża zmienność? Dla nas nie ma to większego znaczenia. Zresztą w ostatnich latach zauważyliśmy jedną dużą zmianę w porównaniu do tego, co było jeszcze wiele lat temu. Wiele lat temu inwestorzy byli bardzo przywiązani do pojedynczych instrumentów, czyli jak był inwestor indeksowy, to inwestował przede wszystkim w indeksach. Jeżeli był inwestor typowo eurodolarowy, to bardzo często na swoim ekranie miał tylko i wyłącznie eurodolara. W tej chwili widzimy, że inwestorzy są tam, gdzie jest zmienność. Dobrym przykładem jest zresztą w momencie, w którym pojawiło się to pierwsze szaleństwo kilka lat temu na kryptowalutach. Wydaje mi się, że to był 2018 rok, ale może się mylę o jeden rok. I wtedy naprawdę pozyskaliśmy olbrzymią liczbę klientów, która była zainteresowana inwestycjami. I nagle to szaleństwo się skończyło kilka miesięcy później i my się zastanawialiśmy, czy ci klienci z nami zostaną, czy w momencie, w którym się skończyło to szaleństwo, to oni na chwilę sobie zrobią przerwę, czekając na kolejną zmienność na kryptowalutach. Zdecydowana większość tych klientów z nami została i po prostu zaczęła inwestować tam, gdzie się pojawiła zmienność, więc dla nas naprawdę nie ma to najmniejszego znaczenia, gdzie ta zmienność się pojawia, ważne, żeby się pojawiła, ale to, co
to, co jest jednak ważne, jeżeli patrzymy na najbardziej popularne instrumenty z roku na rok, to wbrew pozorom one są ciągle te same, czyli indeksy amerykańskie, indeks niemiecki, euro-dolar, ropa, złoto, srebro i prawdopodobnie zmienność na którymś z nich zawsze będzie. Mówi pan też właśnie o klientach. I wy rzeczywiście w wynikach finansowych też w przypadku omawiania tych wyników pokazujecie liczbę ogólnie klientów i liczbę aktywnych klientów, tak? Czyli tych klientów, którzy robią jakieś transakcje. Czy dla was ta baza już tych klientów, którzy nie są aktywni, czyli którzy w jakimś tam okresie nie zrobili żadnej transakcji, też jest istotna? Czy my mamy zwracać teraz uwagę tylko na tę liczbę aktywnych klientów u was? Znaczy, pod względem liczb na pewno liczba aktywnych klientów jest ważniejsza. Tylko proszę pamiętać o jednej rzeczy, że to jest jeden z głównych powodów, dla których wprowadzamy ciągle nowe instrumenty, z tego względu, że może starsze instrumenty, jak chociażby kontrakty CFD, już nie są w ramach zainteresowań danego inwestora i dlatego wprowadziliśmy akcje, prawdziwe akcje, bo sporo osób dalej uważa, że to są akcje CFD, ale to są prawdziwe akcje i ETF-y i dlatego ciągle myślimy o dalszym rozwoju technologiczno-produktowym, że jeżeli obecne produkty nie są wystarczające dla tych osób, które już z nami nie inwestują albo z jakiegoś powodu po prostu nie są w ramach zainteresowań, to może w takim razie jest to kwestia tego, że brakuje pewnych instrumentów, może brakuje pewnych jeszcze aspektów technologicznych i dlatego ten aspekt jest dla nas tak kluczowy i dlatego uważam, że jeżeli uda nam się spełnić te cele, które mamy przed sobą, to liczba klientów nie powinna spadać w następnych latach. A jeżeli chodzi o to, co się teraz dzieje, tak, czyli wojna na Ukrainie, Rosja zaatakowała Ukrainę, czy na was będzie miało to jakiś negatywny wpływ, ten konflikt, czy nie ma dla was to żadnego znaczenia? Znaczy, pod względem biznesowym, bo oczywiście ma to dla nas znaczenie, ale pod względem biznesowym, to wojna w Ukrainie spowodowała olbrzymią zmienność na rynkach finansowych. I jak wiemy, zmienność przyciąga uwagę inwestorów. Reasumując, kiedy dużo się dzieje na rynku, z jakiegokolwiek powodu, no to zainteresowanie inwestorów jest olbrzymie. Ale pod względem operacyjnym na minus żadnych absolutnie ani aktywów tam nie macie, ani żadnych większych oddziałów, nie zatrudniacie tam jakichś ludzi, nie, tak? Nie prowadzimy żadnego, nie mamy żadnego oddziału w Rosji, nigdy nie mieliśmy takiego oddziału, więc tak naprawdę z punktu widzenia biznesu lokalnego nie ma to dla nas żadnego znaczenia. A propos tych oddziałów, no myślę, że całkiem niedawno, w tamtym roku, rozpoczęliście działalność operacyjną w Zjednoczonych Emiratach Arabskich poprzez swoją spółkę XTB MENA, Middle East and North Africa, czyli rozumiem, że to nie są tylko Zjednoczone Emiraty, ale też te kraje wokół, tak? Dobrze to rozumiem? Dokładnie tak. Może podam przykład innego biznesu, który prowadzimy i zaraz wrócę do Emiratów. My poza Europą jesteśmy również jednym z liderów rynku w Ameryce Południowej i mamy oddział w Chile, ale tak naprawdę w chwili obecnej, mówię trochę z pamięci, ale jeżeli miałbym zgadywać, to większość klientów, którzy zakładają u nas rachunki w Chile, nie pochodzą z Chile. Dlaczego? Z tego względu, że po prostu Chile jest jednym z głównych centrów biznesowych tamtej części świata. I Dubaj chcemy traktować dokładnie tak samo. Dubaj jest jednym z głównych centrów albo głównym centrum biznesowym w świecie arabskim. No i wiadomo, że na początku chcemy zacząć przede wszystkim od wzmacniania naszej marki w tym kraju, ale uważam, że jest to tylko i wyłącznie kwestia czasu, zanim będziemy pozyskiwali również duże liczby klientów z innych krajów. A właśnie jeżeli chodzi o tych klientów, czy klient, no na przykład, nie wiem, właśnie z Polski i Zjednoczonych Emiratów jest dla was tak samo ważny pod takim względem, że na nim możecie tyle samo zarabiać, czy jednak tutaj to się trochę różnicuje? Na razie pozyskaliśmy zbyt małą liczbę, znaczy może nie małą, ale stosunkowo małą w porównaniu do całego biznesu, ale ogólnie biorąc, patrząc na wszystkie kraje, w których jesteśmy, to klienci naprawdę się nie różnią za bardzo od siebie. Podejmują bardzo podobne decyzje inwestycyjne, otrzymują pozycje mniej więcej o tej samej długości, wybierają bardzo podobne instrumenty, więc wydaje mi się, przynajmniej z punktu widzenia prawdopodobieństwa, że ci klienci w Emiratach albo we wszystkich krajach arabskich nie będą się znacząco różnili od innych krajów, które posiadamy. A na ten moment tam właśnie w Zjednoczonych Emiratach wszystko idzie tak, jak sobie założyliście, nie ma żadnych zaskoczeń, czy to negatywnych, czy pozytywnych?
Nie ma w sumie żadnych zaskoczeń. Przez chwilę sobie tak naprawdę pomyślałem, czy był oddział, który się tak dynamicznie rozwijał jak Emiraty w tak krótkim odstępie czasu. I trudno mi na to odpowiedzieć, bo tak naprawdę sobie myślę, czy Ameryka Południowa, czy Emiraty, ale na pewno bez patrzenia w liczby, to wydaje mi się, że Emiraty są wśród trzech najszybciej rozwijających się oddziałów, odkąd Dubaj powstał. Wiadomo, że my tak naprawdę zaczęliśmy organizować może nie większe, ale stosunkowo większe kampanie marketingowe od czwartego kwartału 2021 roku, więc dwa pełne kwartały, powiedzmy, tam pracujemy i wydaje mi się, że niewiele oddziałów w historii XTB tak się dynamicznie rozwinęło. Oczywiście właśnie jeżeli chodzi... jakby trzeba podkreślić jedną rzecz, przepraszam, że wchodzę w słowo, ale wiadomo, że w każdym oddziale jest potrzebny jakiś okres około roku, żeby ten biznes naprawdę zaczął pokazywać jakieś wymierne efekty. No ale na chwilę obecną jestem naprawdę, naprawdę bardzo zadowolony z wyników. No uważam, że zespół, który został tam zatrudniony, to jest to jednak bardzo doświadczony zespół i wydaje mi się, że jest to kwestia czasu, zanim oddział zacznie przynosić wymierne wyniki. A jeżeli chodzi właśnie o te rynki, no bo jesteście dostępni i w Europie, no i teraz w Zjednoczonych Emiratach i Ameryka Południowa, który rynek tak regionalnie, pańskim zdaniem, będzie się najszybciej rozwijał w tych najbliższych latach? Znaczy, z punktu widzenia procentowego, no to wiadomo, że Zjednoczone Emiraty Arabskie z tego względu, że baza jest niska, ale ja jakby nie chciałbym tutaj faworyzować żadnych rynków, no ale nie oszukujmy się, my jesteśmy brokerem europejskim przede wszystkim. Zdecydowana większość naszego biznesu jest z Europy. Ja uważam, że wbrew pozorom to Europa ma największy potencjał wzrostu i dlatego tak naprawdę nie chcemy się otwierać w kolejnych krajach, poza w miejscach, w których już mamy licencję i chcemy naprawdę się skupić na naszych ambitnych planach produktowo-technologicznych, z tego względu, że po prostu uważamy, że w Europie możemy być, no już jesteśmy jednym z liderów w rynku w Europie, ale naprawdę chciałbym być jednym z największych brokerów na świecie, a nie tylko w Europie, więc uważam, że duże skupienie na Europie pozwoli nam ten cel osiągnąć. Jeżeli chodzi jeszcze o te rynki, no to macie też pozwolenie, całkiem niedawno dostaliście właśnie na rynek RPA. Czy planujecie w tym roku coś właśnie działać w tym kierunku, czy jednak zostawiacie to sobie na kolejne lata? Na chwilę obecną są takie plany i nie chciałbym szczerze zmieniać. Wszystko jest zależne właśnie od tych zmian produktowych, o których wspomniałem. Czyli jeżeli uda nam się wykonać wszystko, co mamy zaplanowane i będziemy i nasi klienci w Europie będą mogli skorzystać z nowych zmian technologiczno-produktowych, które planowaliśmy, to od razu pierwszą rzeczą, którą będę chciał zrobić, to jest oczywiście zajęcie się oddziałem w RPA. Ale dopóki te zmiany nie są wdrożone i dopóki nasi klienci nie mogą korzystać z tych nowych zmian, no to nie chciałbym się tym rynkiem zajmować. Ale na chwilę obecną nie ma takich planów, żebyśmy przekładali otwarcie. A później mówił Pan właśnie, że bardziej skupiacie się na tych rynkach, w których jesteście, ale planujecie w najbliższych latach jakieś nowe rynki, jakieś nowe otwarcia, czy jednak te najbliższe lata właśnie to będzie koncentracja tam, gdzie jesteście w tym momencie? Lata to może trudno mi powiedzieć, bo to jest jednak bardzo daleka perspektywa, ale jeżeli miałbym powiedzieć, co się w tym roku i w następnym stanie, to uważam, że nie powinniśmy otwierać żadnych nowych oddziałów ze względu po prostu na dużą liczbę projektów, które mamy zaplanowane, a liczba projektów jest naprawdę olbrzymia i pomimo, że posiadamy zespół IT, który już się składa z ponad 200 osób, to uważam, że tak czy inaczej zajmie nam to jednak trochę czasu, zanim osiągniemy to, co byśmy chcieli zrobić. A no, musimy pamiętać, że w Zjednoczonych Emiratach Arabskich dopiero zaczęliśmy biznes, a tu nie chodzi tylko i wyłącznie o same Emiraty, a o cały świat arabski. W RPA nie zaczęliśmy biznesu, a wiadomo, że tam jest perspektywa całej Afryki, a nie tylko RPA. Co uważam, że tak naprawdę plany są bardzo ambitne i myślę, że przynajmniej w następnych 2 latach nie otworzymy nowych oddziałów. Mówi Pan, że plany są ambitne, no czyli też pewnie trzeba będzie jakieś pieniądze przeznaczyć na marketing, większe pieniądze. Czy te koszty marketingu rokrocznie dalej będą rosły? I jeżeli pan może powiedzieć, to tak mniej więcej, jakie pan tempo wzrostu tych kosztów marketingowych zakłada? Jeżeli chodzi o tempo, to tak z głowy nie chciałbym tego mówić, ale czy będą rosły? Tak, zdecydowanie uważam, że będą rosły. To, o czym powiedziałem wcześniej, jest kluczowe, ponieważ podejście do inwestowania się zmieniło. Wiele osób wokół nas, nawet jeżeli nie inwestuje, to mówi o inwestowaniu. I to, co jest kluczowe i to, co jest jednym z głównych zadań naszego globalnego działu marketingu, jest z jednej strony oczywiście repozycjonowanie naszej marki, ale z drugiej strony jej umocnienie.
I oczywiście od około 2 lat współpracujemy z naszym ambasadorem marki, z Jose Mourinho. W tym roku również nawiązaliśmy współpracę z byłą mistrzynią UFC, z Joanną Jędrzejczyk. Jesteśmy sponsorem Gal MMA zarówno w Polsce, jak i również w Czechach i dział marketingu bardzo, ale to naprawdę bardzo intensywnie pracuje nad kolejnymi takimi projektami, ponieważ dla nas umocnienie marki w tym momencie jest bardzo, bardzo ważne. Więc tak, zdecydowanie tak, tutaj plany są bardzo ambitne. I myślę, że jeszcze kilka niespodzianek będzie w tym roku. To trzymam za słowo, zobaczymy, jak to będzie. Ja chyba nawet na meczu Polska-Szkocja widziałem wasze banery. Tak mi się wydaje, nie jestem pewny, ale chyba tak, właśnie... Potwierdzam. Czyli rzeczywiście tak było. A jak się ta współpraca z Joanną Jędrzejczyk układa? Jest pan zadowolony? Ja jestem bardzo zadowolony. Jestem pod każdym względem zadowolony. Wiadomo, że z jednej strony wybierając przyszłych ambasadorów się wybiera popularność danej osoby, z drugiej strony jednak też pewne emocje wchodzą w grę i sam jestem fanem MMA i fanem Joanny Jędrzejczyk. Dla mnie samo spotkanie było naprawdę świetnym doświadczeniem, i okazało się, że tak naprawdę w rzeczywistości Joanna Jędrzejczyk jest naprawdę świetną osobą, współpraca układa się świetnie pod każdym względem, więc nie tylko ja, ale naprawdę cały zespół marketingu jest bardzo zadowolony z tej współpracy. A jeżeli chodzi o Joannę Jędrzejczyk, to ona reklamuje XTB tylko na rynku polskim, czy na rynku zagranicznym, rynkach zagranicznych też? Reklamuje również nasze usługi na rynkach zagranicznych, więc jest również naszą globalną ambasadorką. To, co jest tak ważne w tej reklamie, to jest to, niezależnie czy ktoś wie, kto to jest Joanna Jędrzejczyk, czy nie wie, kto to jest Joanna Jędrzejczyk, to przesłanie tej reklamy jest takie, że naprawdę ludzie wśród nas zaczynają mówić o inwestowaniu, niezależnie kto to jest. I zresztą muszę przyznać, że to, co się dzieje w samej tej reklamie, jest w pewnym sensie kopią to, co ja sam widzę, bo sam chodzę na treningi i bardzo podobne rozmowy się odbywają tak naprawdę wokół nas. Więc z jednej strony to jest właśnie ta część repozycjonowania naszej marki, że nie jesteśmy tylko i wyłącznie usługą dla profesjonalnych inwestorów z 10 monitorami, ale tak naprawdę wiadomo, że inwestowanie nie jest łatwe i nikt nigdy nie powie, że to jest łatwe, to tak naprawdę potrzeba sporo czasu, żeby się tego nauczyć, ale z drugiej strony dostęp i pierwsze kroki są możliwe w tej chwili dla każdego. A jeżeli chodzi o XTB, tak trochę z perspektywy inwestora, na co te inwestorzy w tym momencie najbardziej powinni zwracać uwagę? Na to, jakie pokazujecie przychody, na to, ile macie na przykład, jaka jest ta liczba aktywnych klientów, na czym się wy najbardziej skupiacie i na co inwestorzy powinni zwracać największą uwagę? Bardzo często to podkreślam w spotkaniach z inwestorami, że jest część biznesu, na którą ja nie mam żadnego wpływu. Jest to zmienność. Zmienność może być olbrzymia jak w 2020 roku, może być olbrzymia jak w tym kwartale, może bardzo duża, nie olbrzymia, ale jednak bardzo duża, ale są kwartały, w których się naprawdę nic nie dzieje i rynek po prostu porusza się płasko. Więc ja nie patrzę w ogóle na zmienność. Oczywiście patrzę, ponieważ chciałbym, żeby była zmienność, ale nie mam na to wpływu. Ale z drugiej strony ja mam wpływ na to, jak duża część naszych klientów będzie aktywna, albo jakiś jednak tam wpływ mam, czy uda nam się pozyskać większą liczbę klientów, czy technologia, którą oferujemy naszym klientom, jest najwyższej jakości, czy obsługa klienta jest najwyższej jakości. I to są te elementy, na których my się skupiamy. Więc jeżeli ja bym miał określić, co jest ważne, to żeby nasi inwestorzy rozumieli, że to, co jest dla nas ważne, to jest budowa bazy. Czyli jeżeli my pozyskujemy coraz większą liczbę klientów, jeżeli my mamy coraz więcej aktywnych klientów, to są kluczowe elementy, które pozwolą nam zbudować bazę pod przyszłą zmienność. I kiedy ta zmienność przychodzi, to wtedy my powinniśmy oczywiście generować dobre wyniki. A jeszcze tak nawiązując do spółki i do dywidendy, ostatnio wypłacacie rzeczywiście wysoką dywidendę, czy waszym celem jest to, żeby podtrzymać tę wysoką dywidendę, jeżeli chodzi właśnie o procent zysku, czy jednak tutaj jakieś właśnie plany na przykład marketingowe mogą wam troszeczkę przeszkodzić w kolejnych latach? Znaczy, w chwili obecnej nie planujemy żadnych zmian, więc chcielibyśmy rok po roku wypłacać od 50 do 100% jednostkowego zysku netto, w zależności od różnych wytycznych, ale nie, to tutaj nie mamy żadnych planów, żeby cokolwiek zmieniać. No dobrze, a tak już przechodząc troszeczkę do pana, kiedy pan dołączył do spółki XTB?
Dołączyłem do spółki w 2007 roku. No i była to kompletnie inna spółka. O ile dobrze pamiętam, spółka zatrudniała dosłownie kilkanaście osób. I tak, no przyznam, że można było wyczuć, że jest olbrzymi potencjał wzrostu, ale nigdy bym się wtedy nie spodziewał, że spółka będzie wyglądała jak w tej chwili wygląda i będzie miała oddziały po całym świecie i będzie zatrudniała ponad 700 osób i sam dział IT będzie się składał z ponad 200 osób, więc no był to kompletnie inny świat. A wy wtedy działaliście tylko w Polsce, czy już były jakieś rynki zagraniczne? O ile dobrze pamiętam, to wtedy działaliśmy tylko w Polsce, ale w 2017 roku chyba otworzyliśmy nasz pierwszy oddział zagraniczny w Czechach. Więc był to biznes typowo polski. A właśnie jeżeli chodzi o te otwieranie nowych oddziałów, jakby każdy kraj to jest zupełnie nowa historia, zupełnie nowa przygoda, czy jednak tutaj już na przykład to doświadczenie, nie wiem, z Czech możecie przerzucić na Niemcy czy na jakieś inne kraje? W tej chwili wiemy o wielu rzeczach, o których kiedyś nie wiedzieliśmy. No nie oszukujmy się, ale wtedy biznes działał tak, że otwieraliśmy oddział zagraniczny, organizowaliśmy konkurs inwestycyjny. Jeżeli konkurs inwestycyjny zadziałał i było duże zainteresowanie naszych klientów, no to wiadomo, że biznes rósł. Ale z drugiej strony, jak konkurs inwestycyjny nie przyciągał uwagi inwestorów, ponieważ ten kraj już był, powiedzmy, na kompletnie innym etapie rozwoju, no to nagle my sobie rozkładaliśmy ręce i co tu zadziałać. W chwili obecnej to może nie całe, ale duża część naszych działań marketingowych się opiera na raportach, na liczbach, na efektywności. No i widzimy tak naprawdę, że wbrew pozorom te same rzeczy działają na całym świecie, ale w dalszym ciągu oczywiście są pewne różnice, że jedna kampania może zadziałać w jednym kraju lepiej, w drugim gorzej, oglądalność jednych filmów na YouTube jest gorsza, w innych lepsza, no ale tak naprawdę dzisiaj to się opiera nie w 100%, ale prawie w 100% na liczbach, kiedyś się opierało w 100% na wyczuciu. Więc osoba, która miała największy dar przekonywania, po prostu mówiła, że taką kampanię tu robimy, ponieważ to, a jeżeli się nie zgadzacie, no to zobaczmy, jak to zadziała. No w tej chwili tak naprawdę to nie jest tak, że ja powiem, że zróbmy taką kampanię, bo wtedy przyjdzie do mnie na przykład ktoś z działu marketingu i powie, no musimy przerwać kampanię, którą wymyśliliśmy, bo to nie ma kompletnie żadnego sensu. Ja nie jestem w stanie się kłócić z liczbami. No właśnie, jeżeli chodzi o te pańskie decyzje, one już w tym momencie są takie całkowicie suwerenne, czy jednak no, musi pan takie jakieś większe decyzje konsultować z właścicielem, no i też z założycielem, z głównym akcjonariuszem spółki, z panem Zabłockim? Czy my jesteśmy naprawdę w bardzo, bardzo bliskim kontakcie. Bardzo bliskim to znaczy dosłownie kilka razy w tygodniu rozmawiamy. No dzisiaj na pewno rozmawialiśmy. Więc ogólnie biorąc, jeżeli chodzi o decyzje kierunkowe, to na pewno wspólnie je podejmujemy, ale znamy się naprawdę już od wielu, wielu lat, ponieważ jestem z firmą już prawie 15 lat, więc traktujemy się w tym biznesie po prostu jak partnerzy. A kiedy pan, pamięta pan, kiedy pan został właśnie prezesem spółki XTB? Nie, no oczywiście, że pamiętam. Zostałem prezesem w 2017 roku, w którym miesiącu to akurat nie pamiętam, no ale to było zaraz po powrocie tak naprawdę z wyjazdów zagranicznych, ponieważ dużo naprawdę podróżowałem z XTB. Kiedy zacząłem pracę w 2017 roku, no to jak już wspominałem, wydaje mi się, że wtedy otworzyliśmy nasz pierwszy oddział w Czechach. W 2019 roku wyjechałem do swojego pierwszego oddziału zagranicznego w roli wicedyrektora. Pełniłem dokładnie tą samą rolę w Rumunii, później we Włoszech, a później w Wielkiej Brytanii. W 2016 roku wróciłem do Polski, przyjąłem oddział Polski, no i kilka miesięcy później zostałem wybrany na prezesa. A któryś oddział zagraniczny pan osobiście otwierał, czy bardziej pan to tak nadzorował? Rumunię nadzorowałem, ponieważ już Rumunia była otwarta. Włochy praktycznie w 100% otwierałem, znaczy w 100%. Dużo, dużo oczywiście pracy prawnej już zostało wcześniej zrobione, więc otwieranie w moich słowach oznacza pojechanie tam, założenie rachunku bankowego, zatrudnienie pracowników, biuro, stworzenie systemu pracy, więc tak, we Włoszech na pewno tak, a do Wielkiej Brytanii pojechałem już do otwartego oddziału, więc tak naprawdę otworzyłem w XTB, w pewnym sensie współtworzyłem jeden oddział.
A mówi pan o tym, no, że dużo pan podróżował. Jak XTB otwierało te nowe oddziały, to za każdym razem stres jest mniej więcej ten sam. Czy wszystko wyjdzie, czy wszystko nie wyjdzie, czy jednak już to pierwsze na przykład otwarcie jest mocno stresujące, a później już się bardziej tutaj przyzwyczajacie? W Rumunii stres na pewno był duży z tego względu, że to był skok. No ja pracowałem w dziale sprzedaży w Polsce, byłem senior dealerem i nagle jestem wicedyrektorem, więc strach na pewno był, no z tego względu, że jest to jednak wyjście ze strefy komfortu. No ale na szczęście w Rumunii biznes się rozwijał bardzo dynamicznie, więc stres minął praktycznie po miesiącu. No ale stres jednak się pojawiał w każdym z tych oddziałów, z tego względu, że problemy były kompletnie inne, cele były kompletnie inne, więc stres na pewno się częściej pojawiał, no ale stres wiadomo, że też pojawiał się ze względu na wiek. No w tej chwili, pomimo że pełnię kompletnie inną rolę, mam zdecydowanie większą odpowiedzialność, no to tak szczerze ja nie odczuwam zbyt dużego stresu, więc wydaje mi się, że to jest też kwestia dużo mniejszego doświadczenia, ale też wieku. Właśnie, 2017 rok, został pan prezesem. Spodziewał się pan, że to pan będzie prezesem, czy to było takie totalne zaskoczenie? To było totalne zaskoczenie. Tak, dosłownie, to było naprawdę totalne zaskoczenie. Jak ja wróciłem z Wielkiej Brytanii do Polski, to ja miałem robić kompletnie co innego. Ja miałem dołączyć do działu IT, więc pierwszym zaskoczeniem było to, że w ogóle objąłem oddział Polski, co było dla mnie też zaskoczeniem. Miała to być praca tymczasowa i miałem wrócić do IT. No a w końcu nie dość, że nie wróciłem do działu IT, no to zostałem wybrany na prezesa, więc tak, było to olbrzymie, olbrzymie zaskoczenie. Wtedy wydaje mi się, że zmieniłem stanowisko 4 albo 5 razy w przeciągu 6 miesięcy. A jeżeli chodzi o pana, to od razu pan się zgodził, od razu pan się cieszył, czy jednak bardziej to były właśnie obawy, no że w tym momencie w sumie jakby nie patrzeć, troszeczkę nie ma pan nikogo nad sobą, no nie licząc oczywiście właściciela. Nie, no to ja się przez chwilę nawet nie zastanawiałem. Ogólnie biorąc przez to, że ja byłem w Anglii przez prawie 2 lata i pracowałem bardzo blisko z Jakubem Zabłockim, no to my już się naprawdę bardzo dobrze poznaliśmy, więc oczywiście, jeszcze raz podkreślę, to tak samo jak z przeskoku z senior dealera na wicedyrektora, to jakiś tam stres był, ale to naprawdę była raczej kwestia zorganizowania się, zaadoptowania się do nowej sytuacji. No jest to po prostu inny charakter pracy, inne obowiązki, ale nie, stresu raczej tutaj nie było większego, a zastanawiania się to tym bardziej nie było. Po prostu lubię wyzwania i to na pewno było bardzo fajne wyzwanie. Poza tym jednak, nie oszukujmy się, ale takim propozycjom się po prostu nie odmawia. No tak, a jeżeli chodzi o właśnie to takie bycie prezesem XTB, co pana w tym momencie tutaj najbardziej cieszy właśnie, jeżeli chodzi o pańskie stanowisko? Cieszy mnie ogólnie biorąc w XTB olbrzymia dynamika. My naprawdę podchodzimy bardzo, bardzo ambitnie do biznesu. Więc w momencie, w którym, nie wiem, no publikujemy na przykład kwartalne wyniki, wszyscy się na przykład cieszą, to my już jesteśmy, nie, my się cieszymy pewnie przez chwilę, a już się zastanawiamy, co dalej zrobić. Więc ja jestem osobą ogólnie bardzo mało cierpliwą. Lubię, jak dużo się dzieje, więc w momencie, w którym się dużo dzieje, to mnie to akurat bardzo cieszy, a biorąc pod uwagę, że naprawdę pracujemy w bardzo pozytywnej atmosferze, gdzie traktujemy się wszyscy jak partnerzy, to mnie to przede wszystkim cieszy, że to nie jest tak, że ja czuję, że wstaję rano i muszę gdzieś iść do pracy, tylko naprawdę robię dokładnie to, co mnie cieszy. No i tak naprawdę po tylu latach ciągle mnie to dalej ekscytuje, więc powodów do radości jest naprawdę dużo. A myśli pan, żeby no kiedyś może w przyszłości spróbować czegoś innego, czy jednak chciałby pan do końca zostać właśnie na stanowisku prezesa XTB? XTB było moją pierwszą poważną pracą zaraz po ukończeniu studiów, no i tak szczerze to mam nadzieję, że będzie również moją ostatnią poważną pracą. Ze względu właśnie na tą dużą dynamikę, to ja się nie nudzę. Jeżeli byłoby cały czas to samo, no to wiadomo, żebym się może zastanawiał, że może warto coś innego w życiu spróbować, raz się żyje i tak dalej, no ale z drugiej strony tak dużo się zmienia, że ja ciągle odczuwam olbrzymią satysfakcję z tego, co robię i naprawdę nie widzę żadnego powodu, żeby przestać to robić. Więc mam nadzieję, że XTB będzie również moją ostatnią pracą. A ma pan jakieś takie cele, już nie mówię na ten najbliższy kwartał czy najbliższy rok, tylko takie naprawdę długoterminowe, nie wiem, za 5, za 10 lat, gdzie pan by siebie widział, gdzie pan by widział spółkę? Ja to widzę dokładnie. To my jesteśmy w ostatnich latach, przynajmniej w naszej branży, jednym z najszybciej rozwijających się brokerów. I oczywiście mnie to bardzo cieszy, ale czy my jesteśmy wśród 3 największych brokerów na świecie? Nie.
I czy mnie to cieszy? Nie, mnie to strasznie denerwuje. Mnie to irytuje, że my tam nie jesteśmy. I to nie, że nie jesteśmy tam z tego względu, że coś gorzej robimy, to jest tak, że po prostu inni zaczynali wcześniej, robili coś innego i są po prostu duzi, bo są duzi. Więc my mamy naprawdę bardzo jasno określony plan, co musimy zrobić, by znaleźć się wśród największych brokerów na świecie. Jestem naprawdę głęboko przekonany, że w tej chwili jest to kwestia czasu i egzekucji. Więc tak, widzę XTB wśród największych brokerów na świecie. Chciałbym więcej powiedzieć, no ale to bym musiał zdradzać tak naprawdę nasze plany produktowo-technologiczne i dlaczego uważam, że jest to możliwe, no ale niestety nie mogę tego zrobić. Więc tak, widzę przyszłość bardzo, bardzo jasno i klarownie. Czyli z tego, co słyszę, jednak dużo jeszcze przed wami, dużo też no, wyzwań i pracy przed wami, no ale biorąc pod uwagę to, że jest pan prezesem spółki, pewnie trochę to czasu zajmuje, ale pewnie ma pan jeszcze jakiś czas dla siebie. Ma pan jakieś takie hobby, które pan robi oprócz oczywiście pracy? No ja niestety mam dużo zainteresowań, no ale to jest tego naprawdę dużo. No dzisiejszy dzień chociażby zacząłem od treningu. Lubię zwiedzać świat pod każdym względem kulturowym, jak i również kulinarnym. Będę nudny, ale jak mało kto zbieram płyty CD, ale interesuję się też również rzeczami, które są powiedzmy może nie do końca kojarzone z prezesem, ale lubię tak naprawdę grać w gry zarówno planszowe, jak i komputerowe. Zainteresowań mam naprawdę bardzo dużo i tutaj moglibyśmy przeprowadzić dość długą rozmowę na ten temat. Oczywiście jest to naprawdę kwestia zorganizowania się odpowiedniego, bo naprawdę jest mało czasu na wszystko, tym bardziej, że w momencie, w którym my przeszliśmy na pracę zdalną, to ja w pewnym sensie to rozgraniczenie pomiędzy pracą a czasem wolnym, no już trochę nie ma tego rozgraniczenia, więc ja dostaję tak naprawdę wiadomości o 21, o 22, ale też się dostaję o 6, 7 nad ranem, więc ciężko oczywiście to rozgraniczyć, no ale jest to kwestia organizacji. A jak przeszliście na tę pracę zdalną, był jakiś na przykład spadek produktywności, coś takiego pan zauważył, czy absolutnie nic się złego nie stało? Nic się złego nie stało. To jest, tak naprawdę to z jednej strony oczywiście mamy systemy monitorowania wszystkiego, czyli tak naprawdę jeżeli chociażby mówimy o dziale sprzedaży, to jest tylko i wyłącznie przykład, ale wiemy jak często kontaktuje się dział sprzedaży, jak długo, albo z drugiej strony w momencie, w którym nasi klienci do nas piszą, jak długo muszą czekać na odpowiedź, jak wysoko oceniają nasz dział obsługi klienta, czy projekty pod względem IT są robione szybko. My tak naprawdę możemy wszystko monitorować, a naprawdę nasz zespół, no jestem naprawdę bardzo dumny z całego zespołu, bo ten okres już trwa no, 2 lata i nie odczuliśmy, nie dość, że nie odczuliśmy żadnego spadku, jeżeli chodzi o efektywność, to w niektórych przypadkach nawet zdecydowanie odczuliśmy wzrost efektywności. A dzisiaj dalej jakaś część chociaż zespołu pracuje zdalnie, czy już wróciliście wszyscy do biur? W chwili obecnej pracujemy w zdecydowanej większości zdalnie, ale jest taki plan, żeby w przeciągu nie, miesiąca, 2 miesięcy, żeby pracować w takim systemie, że załóżmy 2-3 dni w biurze, 2-3 dni w domu. Więc mam nadzieję, że ten model hybrydowy niedługo wejdzie do życia, tym bardziej, że wynajęliśmy nowe biuro, jest kompletnie nieużywane, mamy naprawdę 3 bardzo fajne piętra w Skylinerze, więc mam nadzieję, że również samo nowe miejsce pracy skusi pracowników do powrotu. A panu ta praca zdalna podpasowała, czy jednak no, po tych w sumie 2 latach już trochę pan tęskni za tym, żeby wrócić do biura, zobaczyć też współpracowników? Jak w tym roku poszedłem kilka miesięcy temu, to na początku było takie zastanawianie się, ale no w domu jest całkiem fajnie, się efektywnie pracuje, ale w momencie, w którym zobaczyłem ludzi w pracy, no to kompletnie mi się to zmieniło. Ja naprawdę się nie mogę doczekać, kiedy wrócimy do systemu takiego hybrydowego i uważam, że tak naprawdę brakuje takiego kontaktu ludzkiego. Oczywiście w domu jest naprawdę bardzo fajnie. Moja praca akurat polega w dużej mierze na rozmowach, więc ja z ludźmi ciągle utrzymuję kontakt, ale z drugiej strony jednak taka fizyczna obecność jest kompletnie inna. No to jeszcze może tak na koniec, jeżeli chodzi o młodych ludzi, którzy no na przykład nie wiem, kończą studia albo zmieniają pracę, no pan z pańskiego doświadczenia, jakie dałby im rady, jeżeli chcą właśnie na przykład no, dojść kiedyś do fotelu prezesa na jakiejś danej spółce, czy założyć swój własny biznes, czy jest coś, czym
powinni się pańskim zdaniem w tym momencie już kierować? Czy ja będę tutaj naprawdę nudny i może tradycyjny, ale no ja uważam, że takie proste rzeczy to było naprawdę olbrzymie zaangażowanie, bardzo ciężka praca i cierpliwość. Ja wiem, że to są cechy, które nie tylko mi, ale wielu osobom w XTB pomogły odnieść sukces. Że jak patrzę na ludzi, którzy są dyrektorami w XTB, no to ja zaczynałem w dziale sprzedaży wiele lat temu. Osoba, która w tej chwili zarządza działem IT, również zaczynała ze mną w dziale sprzedaży. Członek zarządu odpowiedzialny za dział tradingu, jeżeli mnie pamięć nie myli, zaczynał jako stażysta w dziale tradingu dawno temu. Więc i takich przykładów jest naprawdę mnóstwo w XTB. Więc ja uważam, że jeżeli dana osoba jest w odpowiednim miejscu i w dobrym miejscu pracy, to olbrzymie zaangażowanie i ciężka praca ostatecznie muszą się spłacić. Więc do tego w szczególności zachęcam. No i cierpliwość oczywiście. Czyli jak Państwo słyszeli, cierpliwość, ciężka praca, zaangażowanie, już za parę lat możecie być prezesem spółki XTB. Ja za dzisiaj bardzo dziękuję. Naszym gościem był właśnie prezes spółki XTB, pan Omar Arnaut. Dziękuję panie prezesie za rozmowę. Dziękuję również.